Jakiego mężczyznę poznasz? Wróżba z kart złotego tarota. Witam serdecznie wszystkich Państwa. Dzisiaj mamy trzy grupy do wyboru. Wybierzcie kartę numer 1, kartę numer 2 lub kartę numer 3. I zobaczymy, jakiego mężczyznę poznacie do związku wkrótce. Ja oczywiście witam Was serdecznie na moim kanale. Zapraszam, subskrybujcie, komentujcie, lajkujcie i piszcie mi e-maila na wróżby indywidualne. Zapraszam na wróżby prywatne, osobiste. Mój adres znajdziecie oczywiście na moim kanale, w komentarzach i okres oczekiwania na taką wróżbę prywatną to 1, 2, maksymalnie 3 dni. Zapraszam serdecznie. Mam nadzieję, że już wybraliście kartę dla Was. I zaczynamy, kochani moi Państwo. Karta numer 1, którą wylosowałam, to paź kielichów. Osoba bardzo młoda, być może nawet młodsza od Was. Paź kielichów to żywioł wody, kochani. Żywioł wody charakteryzują takie znaki zodiaku, jak rak, skorpion i ryby. To oczywiście empatia i zrozumienie. Paź kielichów to miłość, radość, młodość, romantyczność. Paź kielichów jest bowiem kartą miłości, radości i spełnienia emocjonalnego. W partnerstwie oznaczać to może doświadczenie głębokich uczuć, szczęścia i zadowolenia z relacji. Paź kielichów to partner, młody mężczyzna, bardzo kreatywny. Karta jest ta związana bowiem z kreatywnością i wyrażaniem uczuć w różnorodny sposób. Mężczyzna reprezentowany przez tą kartę pazia kielichów może wnosić do związku kreatywne podejście do rozwiązywania problemów w relacji i budowania partnerstwa. Kochani, ta młodzieńczość tej osoby, oczywiście to zapał, tak jak mówię, romantyczność, emocjonalność i flirtowanie, więc taką osobę poznacie. Dziękuję grupie pierwszej. I zapraszam grupę drugą. Grupa druga, kochani, to cesarz. Wow. Cesarz to zodiakalny baran. I, kochani moi, cesarz to przede wszystkim siła, stabilność, statut i władza. Tak? Cesarz, którego poznacie, tak? Tego zodiakalnego barana. Przypominam, że baran, moi kochani, to ogień. To żywioł ognia, tak? Osobowość silna. Bardzo, bardzo silny mężczyzna. No, cesarz jest kartą siły, władzy i stabilności, tak? On podejmuje ostateczne decyzje. Mężczyzna reprezentowany przez cesarza, którego poznacie, może być silnym i stabilnym partnerem, gotowym podjąć odpowiedzialność za dobro swojego związku. To dobry mąż, dobry kochanek, dobry partner, który chce mieć rodzinę, który nie chce zbezcześcić jakby swojego statutu. Jego cechy charakteru to przede wszystkim odpowiedzialność i ochrona. Cesarz reprezentuje również postawę odpowiedzialności i ochrania swoich bliskich, tak? Czyli ma bardzo głęboko rozbudowany instynkt ochrony. W partnerstwie oznacza to, że jest cesarz, czyli partner, którego właśnie poznacie o tak silnym charakterze, cechuje go gotowość do pełnienia roli lidera w związku i podejmowania decyzji mających na celu
dobro tego związku. Oczywiście jest to rokowanie na stabilny związek, jeśli takiego partnera poznacie, czego Wam oczywiście z całego serca życzę. Dziękuję grupie drugiej i oczywiście zapraszam wszystkich do lajkowania, komentowania, polubienia mojego kanału. Subskrybujcie mój kanał, zaglądajcie tu codziennie. Grupa trzecia. Król kielichów. Kochani, przypominam, że król kielichów to żywioł wody, tak samo jak paść kielichów. I to są takie znaki zodiaku jak rak, skorpion i ryby. Tutaj emanują oczywiście emocje, tak? Empatia i zrozumienie to król kielichów. To mężczyzna w średnim wieku, no tutaj mamy bardzo młodzieńczo tą osobę pokazaną na karcie, ale to raczej jest król mężczyzna w średnim wieku, tak? Który jest zazwyczaj przedstawiony jako osoba o głębokich emocjach, o dobrze rozbudowanej empatii i zdolności do zrozumienia uczuć innych. Jeśli poznacie takiego króla kielichów, to w partnerstwie może to oznaczać gotowość do wsparcia emocjonalnego przez tego partnera i zrozumienie potrzeb partnerki. Taki partner to też symbol duchowości i intuicji. Karta króla kielichów oznacza również na rozwiniętą duchowość i intuicję. Mężczyzna taki, król kielichów, którego poznacie, może być otwarty na aspekt duchowy w relacji, związany z intuicją w związku, czyli kieruje się również swoją intuicją, tak? Idzie za właśnie swoją intuicją i jest również bardzo głęboki, duchowy. No pomimo to lubi właśnie też flirtować, romantyczność, emocje stoją u niego na pierwszym miejscu i jest bardzo uczuciowy. Także tutaj też to rokuje wspaniałą relację. Życzę Wam, żebyście takich cudownych partnerów właśnie poznali, moje kochane panie. I zapraszam Was na wróżby indywidualne. Napiszcie mi e-maila, oczekiwanie 1 do maksymalnie 3 dni. Do usłyszenia już wkrótce.